Cześć kochani, witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z makijażem. Dzienny makijaż bez cięć. Mam nadzieję, że szybko pójdzie i bardzo Was jakoś nie zanudzę. Bez cięć w ogóle nie będę nic przycinać. Pokażę Wam, ile trwa ten mój makijaż. Także tak, będzie to taki makijaż właśnie na dzień. Ja się szykuję po prostu, wiecie co, do pracy. Jest piątek dzisiaj. I dzisiaj też będę jechała do jednej mojej klientki na wieczór, bo mnie zaprosiła do siebie, żebyśmy spędziły sobie razem czas. Ona taka, wiecie co, starsza babeczka. Zaczynam od strobe cream z Maka na rozświetloną buzię. Taka starsza babeczka, my się tak zawsze fajnie dogadujemy, ona już bardzo długo do mnie przychodzi, ona jest taką jak trochę dla mnie mamą, ona się mną często opiekuje, albo jak na przykład jestem chora, to ona mi przywiezie jakieś owoce i w ogóle taka kochana, wiecie co, kobietka. I zaproponowała, żebym po prostu przyjeżdżała do mnie na rzęsy i żebyśmy później po prostu pojechały do niej. Biorę sobie oliwkę 1 klasyka od Glam Shop. Ja teraz jestem nieopalona i ten kolor idealnie mi pasuje. To jest właśnie mój taki ulubiony, bym powiedziała, podkład, jeśli chodzi o dzienny make-up i w momencie, kiedy ja nie jestem opalona. No, także taki u mnie się weekend zapowiada, spokojny, bez żadnych szaleństw, bez żadnych też wyjść, jadę do niej. Mamy w planie sobie coś ugotować, po prostu posiedzieć, pogadać, wiecie, obejrzeć film. Ona jest z Bułgarii. Angielski ma taki limitowany, bym powiedziała, ale dogadać się dogadamy. Bardzo się fajnie dogadujemy, także ja... Mi brakuje, wiecie co, ja mam bardzo dużo znajomych właśnie w moim wieku, bądź czy młodszych, czy tam, wiecie, tam 2-3 lata ode mnie starsi, ale brakuje mi też takiej osoby w życiu troszkę właśnie starszej, z którą mogłabym inaczej spędzić czas, tak bardziej jak rodzinnie. Nawet wspominała, że jakbym nic nie miała co robić w święta, to że spędzimy sobie razem święta, także bardzo miło. Mówię, fajna babeczka. Także dzisiaj tak to będzie u mnie wyglądało. Biorę sobie 2 korektory. Biorę Glam Shop i to jest 1, ale też wezmę z AA Gentle Nude Concealer, ponieważ no, ten jest taki bardzo, bardzo jasny. Ja go tylko tak mało tutaj nałożę. A ten jest za to taki bardzo wodnisty, rozświetlający. I nałożę sobie go trochę też na twarz. Będzie to taki delikatny makijaż, wiecie, nic wyszukanego. Ale pomyślałam, dawno na moim kanale nie było makijażu. O, zobaczcie. On tylko daje takie delikatne rozświetlenie tej skóry. I super się rozprowadza ten concealer. Taki właśnie dzienniak. Dzienniak. Ostatnio też mam troszkę fazę, że lubię się nawet właśnie na dzień malować. Chociaż tak właśnie delikatnie, coś aby było, wiecie, podkreślić rzęsy, podkreślić sobie kości policzkowe. No. Także makijaż bez cięć. Zobaczcie, jak ładnie siedzi ten podkład. Spoko, naprawdę jest spoko. To nie jest może taki podkład, wiecie co, którego ja bym użyła na imprezę, bo ja raczej na przykład na wyjścia lubię full kryjące podkłady. On, myślę, że dałby też efekt full krycia. Może po drugiej, trzeciej warstwie, ale ja jak już wychodzę, to już wolę postawić na takie podkłady, które rzeczywiście nie muszę dokładać, tylko tam jedna warstwa mi wystarcza i nie muszę, wiecie, wielce kombinować. No, ale na dzień myślę, że całkiem fajny ten podkład. Polecam każdemu. Coś mi na nosie, nie chce się jak to się mówi? Przyklepać. Także sobie troszeczkę tutaj dołożę tego produktu. No. Trochę zapuściłam też tutaj brwi, ostatnio nie goliłam.
bo jest to męczarnia. To golenie i to stylizowanie tych brwi. Ach, po prostu. A coś mi się dzisiaj do tego nosa nie chce przykleić. I w takich przypadkach, jak właśnie mam dzisiaj, zawsze biorę ten korektor z Benefit Boeing. I ja mam go w numerze 2. I wklepuję go palcem. I wtedy mam full krycie. O. I teraz jest ok. No. Oczywiście muszę za każdym razem zawsze sobie wytrzeć łapki, bo mnie denerwuje. Wezmę sobie też na mokro nałożę róż. Róż to jest Pixie. Blush to jest numer Juicy. Juicy. I drugą stroną gąbeczki, tą czystą. Bardzo fajny produkt. Kremowy. Ten kolor też mi się podoba, taki pomarańczowy, idealny dla mnie. A ja sobie dzisiaj wzięłam też taki róż pudrowy, taki też delikatny, więc fajnie mieć bazę pod spodem. O, widzicie, jaki delikatny efekt daje? Ok, i teraz sobie wezmę z Glam Shopu dwa pudry, ten pod oczy i tutaj biorę kolor wanila. I pod oczy właśnie nałożę ten. Bardzo też fajne produkty. Pędzelek, pędzelek, pędzelek pod oczy. Szukam. O. I wiecie, bez jakiegoś dużego bakingu. Tak o, po prostu sobie wtłaczam ten produkt. Tak wiecie, aby się ta buzia jednak prezentowała lepiej jakoś. Ja mówię, ja mam długie rzęsy, to mi wielce tutaj też nie podkładu, tylko makijażu oka. Nie będę im robiła jakiegoś mocnego, bo w pierwszej kolejności ma mi widać właśnie rzęsy. Cześć kochanie, przyszłaś do mnie? Sisunia przyszła. Oj tak, malutka moja. No i biorę sobie teraz ten puderek, tą wanilię. Troszeczkę taki ocieplający ten puder, no bo on jest bardziej taki już podżółty. Właśnie dla tonacji ciepłych, bym powiedziała. I ten róż też, widzicie, troszeczkę jednak delikatnie przebija. Ja się jakoś tak bardzo mocno nie pudruję, nie matuję. Tak, aby po prostu tylko coś było. Chcę, żeby to było takie bardziej naturalne wszystko. No i teraz sobie zrobimy bronzer, kontur P. Louis Pro. Taka paletka. Wezmę sobie ten jaśniejszy i troszeczkę tego. Zaznaczam tutaj policzek i tutaj skronię. O, tu chyba mocniej mi się nabrało. Za mocno. Muszę tutaj rozpracować. Powracam do pędzla, którym nakładałam puder. O! I w ten sposób możecie sobie zawsze wyprowadzić policzek, jak wam się za mocno nabierze. Troszeczkę nosek. Biorę sobie też ten, te kolory i tym pędzlem samym, co nakładałam kontur, robię sobie cień. Ostatnio właśnie tak robię. Szybko, naprawdę bardzo szybki makijaż, zobaczcie. A już zmienia wam, już jest coś na tych powiekach, już nie jest tak pusto. Wydaje mi się, że spoko opcja. Jedynie co jeszcze będę chciała zrobić, to na dół nałożyć ten bronzer. O, w ten sposób tylko, aby podkreślić to oko. Nie lubię takiego łysego, wiecie co, mieć tego oka. O. I w zupełności to wystarcza.
Wezmę sobie teraz róż od Laura Mercier i to jest kolor peach. No i jak peach, to on ma właśnie taki kolor. Tutaj jakiś pędzelek mi się... O, może ten. On jest bardzo delikatny, ten peach. I on ma też taki odblask, nie wiem czy to widać w kamerze, chyba widać. On ma już taki też trochę rozświetlacz w sobie. Ładny produkt. Już nawet nie musicie rozświetlacza nakładać. Także właśnie jak jesteście w pośpiechu, jak chcecie szybko zrobić makijaż, to polecam Wam właśnie takie produkty, które mają dwa zadania. Na przykład właśnie róż. Jest różem, ale też jest rozświetlaczem. Spoko. Teraz przejdę sobie może do brwi. Wezmę sobie mydełko z Lulalove. Troszeczkę wyczeszę te brwi do góry, aby mi sterczały. Tego mydełka naprawdę dużo nie trzeba, aby był efekt. O! Podnoszę. Nie za dużo bierzcie tego mydła, żeby Wam się to za bardzo nie wymieszało z podkładem czy pudrem, który już nakładacie. Ewentualnie dobrą opcją jest robić brwi jako pierwsze, ale ja nie lubię robić brwi jako pierwszych, bo ja mam w ogóle wrażenie zawsze, że jak zrobię najpierw brwi, a później nakładam wiecie, pudry, korektory i tak dalej, że zawsze najadę tą gąbeczką na brwi i muszę później znowu poprawiać i robię i spędzam nad tymi brwiami więcej czasu niż w ogóle powinnam, a ja osobiście powiem Wam, że najbardziej właśnie w makijażu nie lubię robić brwi. Nie cierpię robić brwi. Także takie wyczesane do góry. I teraz właśnie tutaj używałam takiej kredki, tutaj jest taki pędzelek, więc używałam go, troszeczkę go sobie tylko oczyszczę. To jest kredka z MUA, Makeup Academy, w kolorze brown bodajże, albo dark brown. I tutaj sobie tylko domalowuję trochę. Nie zależy mi na jakichś, wiecie co, dopracowanych tych brwiach. Tylko po prostu, aby były. Mam w ogóle jeszcze inną fazę. Może, bo widzę, że sobie tutaj ścieram trochę to mydełko. Wezmę sobie pisak. To jest pisak z Berry M. Taki typowo do brwi. I ja sobie po prostu tutaj, o, tak domaluję troszeczkę te brewki. Zagęszczę, troszkę przyciemnię. W ten sposób. O! Bardzo takie naturalne się wtedy one robią. A mówię, jak jest makijaż delikatny, nie, wiecie, nie cuduje nic na twarzy, to nie chcę mieć takich wyczesanych tych brwi, wiecie, jak na imprezę. Na imprezę to przeważnie w ogóle używam pomad, bo pomady jednak długo się trzymają i dają ten efekt takiego, wiecie, wyrysowania tych brwi. A tutaj tego nie chcę. Chcę, żeby to było takie właśnie bardziej delikatne, naturalne. Jeszcze raz biorę tylko szczoteczkę i sobie tutaj wyczeszę, aby ten produkt nie był taki mocny na przodach. O. I tak może to być. Spoko wygląda? Spoko. I teraz przejdziemy sobie do maskary. Biorę sobie maskarę Miss Sporty. Moja ulubiona. Studio Lash. I za dwie warstwy muszą być. Oczywiście na pewno się poplamię.
Sorry, że nie gadam w tym momencie, ale zawsze przy rzęsach, tak samo jak przy eyelinerze, jest pełne skupienie. Bo zawsze się staram malować je tak, aby się nie ubrudzić, a i tak się zawsze ubrudzę. No. Także myślę, że tutaj na rzęsy pójdą dwie warstwy. Bardzo lubię szczoteczki silikonowe. Oduczyłam się tych takich normalnych szczot. Nie umiem się takimi normalnymi szczotami, słuchajcie, malować. One zawsze mi sklejają te rzęsy, a tutaj ta silikonowa, ona tak super rozczesuje. Nie tworzy wam w ogóle glutów na tych rzęsach. Także tak wygląda jedna warstwa. Ja sobie ją pogrubię. I jeszcze jedną, żeby ten efekt był mocniejszy. Ile normalnie warstw wy nakładacie? Bo chyba tak standardowo to jedna, nie? Dwie, znaczy się. Dwie muszą być. Jakoś mam takie wrażenie, że po jednej warstwie mam taki niedosyt, a już druga zmienia całkowicie. No, zobaczcie, że są wydłużone. Jest mocniejszy efekt. Ja mówię, ja teraz rzęsy swoje mam bardzo długie. I jeśli chodzi o dzień, makijaż na dzień, to nie mam w ogóle takiej nawet presji przyczepiać, czy nawet zagęszczać kępkami, bo podobają mi się właśnie te rzęsy, które mam swoje. O! Bardzo ładnie. I ostatnio, kiedyś w ogóle nie lubiłam dolnych rzęs malować, ale ostatnio lubię, bo dolne rzęsy też mam długie. Tutaj do dolnych tylko i wyłącznie, słuchajcie, MAC Extended Play mascara, wodoodporna, nic wam się na dole nie odbija i szczoteczka też jest długa, ona jest idealnie przeznaczona właśnie na dolne rzęsy. I jak mam dolne i górne rzęsy zaznaczone, to oko się takie duże robi, słuchajcie. Oczywiście głupie miny do malowania. Trochę się wymazałam na dole. O. Ale to się zetrze. Patrzcie na te rzęsy. No. No i co? I sobie teraz pomalujemy usteczka. Może bym jeszcze highlightera dołożyła? Jakoś mi mało. Wezmę sobie rozświetlacz z Revolution. Kolor Shine. Shine bright like a diamond. Jeszcze go nie używałam ani razu. W złocie. Będzie mi pasował do mojego różu. O! Tak po prostu pogłębiam tylko. Bardzo delikatnie. Tu wjeżdżam też troszkę na powiekę. Niech mi się gdzieś tam, wiecie, mieni. O! Jednak rozświetlacz też musi być. I biorę konturówkę z Inglota. Jaki to jest numer? 16. Ona jest taka gruba. Ten ołówek jest taki gruby. Więc ja przeważnie nią nie tylko obrysowuję, ale też wypełniam, bo to jest bardzo ładny nudziak. O! I wezmę sobie błyszczyk. A błyszczyk wezmę Han ze stylizację, z kolabu. Aby się troszkę błyszczało. O! I mamy to. Mamy to! I zobaczcie. W szybki sposób
można wyglądać o wiele korzystniej. Także kochani, to by było tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że make-up Wam się podobał. Jak chcecie więcej takich makijaży bez cięć, dawajcie oczywiście znać. No i co? Życzę Wam udanego, kochani, weekendu i do następnego. Pa!